Dzień dobry. W dzisiejszym filmie pokażę, jak dostosować smartfon do swoich potrzeb. Pokażę rzeczy, które mogą zainteresować zwłaszcza początkujących. Osoby bardziej zaawansowane oczywiście również zapraszam do obejrzenia tego filmu. Niech to będzie przypomnienie wiedzy albo sprawdzenie umiejętności. Ja nazywam się Tomek Dominiak i dziś pokażę, jak zmieniać czcionki, jak dostosować głośność, jak uporządkować ikonki na ekranie oraz na deser, jak ustawić budzik. Tak by nie spóźnić się na zajęcia w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Dla porządku przypomnę, że ten i wszystkie inne filmy z cyklu Szkolenie smartfonowe można obejrzeć wielokrotnie. Jeśli jakaś pokazywana przeze mnie czynność wymaga więcej czasu, można każdy fragment filmu zatrzymać lub jeśli to potrzebne, cofnąć. Każdym z filmów można podzielić się ze swoimi znajomymi, wybierając opcję udostępnij. No ale do brzegu. Pierwsza rzecz, jaką chcę pokazać, to coś, co przysparza wielu seniorom wielu niepotrzebnych nerwów, a jest to wygaszacz ekranu. Często zdarza się, że podczas czytania czegoś w smartfonie ekran bardzo szybko się wygasza i trzeba go odblokowywać. Sprawdźmy, jakie ja mam ustawienie i je dostosujmy. Wybieram ustawienia. Następnie wyświetlacz. I tutaj szukam opcji wygaszenie ekranu. Mamy tutaj kilka możliwości. Ja ustawiam czas na maksymalny, ponieważ pokazując innym telefon, nie chcę, by kiedykolwiek się wygaszał. Natomiast rozsądny czas to 2 lub 5 minut. Oczywiście, wiedząc o tym, gdzie ten czas się ustawia, można dokonać kilku prób, tak by samemu się przekonać, jakie ustawienie będzie dla nas najbardziej optymalne. Przed pokazaniem kolejnej rzeczy wyjdę do głównego menu, tak by wszystko, co pokazuję, można było odtworzyć w swoim smartfonie. Teraz zmienimy rozmiar i styl czcionki. W tym celu udajemy się znów do ustawień, następnie wyświetlacz i tutaj mamy rozmiar i styl czcionki. W górnej części widzimy podgląd i to, co będziemy zmieniać, będzie od razu widoczne u góry. Poniżej możemy regulować wielkością czcionki. Jeśli chcemy pogrubić, możemy też nacisnąć pogrubienie. Wtedy czcionka będzie grubsza. Jeśli ktoś ma kłopoty ze wzrokiem i ta maksymalna wielkość nadal nie jest odpowiednia, można jeszcze powiększyć ekran. Cofnijmy się do głównego menu. Wybiorę ustawienia, wyświetlacz i tutaj powiększenie ekranu. Mam możliwość ustawienia tak wielkich liter. Sprawdźmy, jak to wygląda w innych programach. Proszę zobaczyć, czcionki powinny być wielkie. Ja powrócę do własnych ustawień. Teraz dostosujemy jasność ekranu. Są na to co najmniej trzy sposoby.
Pierwszy sposób. Wybieram ustawienia. Dalej wyświetlacz. I tutaj przesuwam suwakiem pod napisem jasność. Drugi sposób. Przesuwam palcem z góry na dół i tutaj mam podobny suwak jak wcześniej. I trzeci sposób. Możemy zlecić ustawienie jasności asystentowi. Ustaw jasność na 100%. Ustawiam jasność. Ustaw jasność na 50%. Ustawiam jasność. O tym, jak działa asystent, mówiłem w filmie 17. Zapraszam do obejrzenia. Jeśli już mamy właściwą wielkość czcionki, optymalną jasność, zajmijmy się dźwiękiem. Najłatwiej regulować poziom dźwięku przyciskami głośności, które w większości telefonów znajdują się z boku telefonu. Naciskając przycisk górny, zwiększamy głośność. Przycisk dolny, przyciszamy. Dla porządku dodam, że w części telefonów przyciski głośności zostały spakowane w jeden fizyczny przycisk. I wtedy, by regulować głośność, musimy naciskać odpowiedni jego koniec. Zgodnie z tą samą regułą. W górę głośniej, w dół ciszej. Kolejna rzecz, którą każdy użytkownik smartfona powinien umieć robić, to porządki na ekranie. Zmieńmy ustawienia ikonek. By przestawić ikonkę, naciskam i przytrzymuję ją oraz przesuwam. I puszczam. Gdy chcę przesunąć ikonkę na inny ekran, przesuwam ją do krawędzi i dzięki temu została przesunięta na jeden z kolejnych ekranów. Jeśli ikonkę puścimy, zostanie tam, gdzie została upuszczona. Oczywiście, jeśli to nie jest jej docelowe miejsce, łapiemy ją ponownie i przesuwamy we właściwe miejsce. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym pokazać, to budzik. Oczywiście możemy poprosić asystenta, by go ustawił na odpowiednią godzinę, ale też możemy ustawić go samodzielnie. Szukamy aplikacji zegar i tu znajdujemy ustawione przez nas wcześniej alarmy. Ja mam ustawiony budzik na 7:30. By dodać nowy alarm, naciskam plusik na górze i tutaj wybieram godzinę. Domyślnie alarm ustawiony jest na jutro. I to jest opcja najłatwiejsza. Ale możemy tu też określić dodatkowo dni, w których alarm ma się powtarzać. Czyli teraz wybrałem, żeby telefon powtarzał się co poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Możemy też określić nawet datę. Naciskam tutaj taki malutki kalendarzyk nad niedzielą i mogę określić, kiedy budzik zadziałać. Na koniec naciskam zapisz. U góry, obok ikonki Wi-Fi, widzę symbol budzika, który oznacza, że mam ustawiony alarm. By wyłączyć alarm, wchodzimy w zegar i suwakiem wyłączam niepotrzebne alarmy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz do udostępniania naszych filmów swoim znajomym.